Dzień dobry. Dzisiaj kolejny ciekawy dzień. Po pierwsze jest ze mną kolega Jarek. Cześć. Dobra, po drugie ze mną jest samolot. Słuchajcie, historia tego samolotu to normalnie to jak z wykopalisk. Normalnie, nie wiem, z czasów dinozaurów dla mnie. To był chyba jeden z takich pierwszych samolotów, zrobiony gdzieś tam kiedyś przez kogoś na zamówienie. Ta firma już nie istnieje. A samolot, jak i owszem, najbardziej. IU-2. Ja już nawet nie pamiętam, kto go zrobił. Mało u mnie latał, to były początki i szczerze mówiąc, z tego co sobie przypominam, to słabo mi z tym lataniem szło. Dlatego wolę zrobić intro, jak on jeszcze jest w całości, tak jeszcze w miarę dobrze wygląda. Chociaż wygląda jakby rzeczywiście po wojnie jakiejś był. Ostrzelana kabinka, poobdzierany. On bardzo długo gdzieś tam wisiał na ścianie. No i to też wpłynęło na jego wygląd. To potrzebuję jeszcze chwilę, żeby go sprawdzić, czy wszystko jest dobrze i będziemy nim próbować startować. Zaraz wracam. Maszyna stoi na pasie. Powiem tak, ja wiem, że to były ciężkie starty i dobrze to nie było. No zobaczymy, co będzie dzisiaj. I startujemy. A przynajmniej próbujemy. Poszedł. Już wiem. Dobrze pamiętałem, że tu coś było z tym sterem wysokości. O, całkiem nieźle już. A w każdym razie jest lepiej. A tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Wiem czego. Tu jeszcze by lotki potrymować. Dobrze jest. No i słuchajcie, miał to być latający kapeś, tak przynajmniej autor tego projektu to przedstawiał. Już wiem, że można byłoby tutaj zmniejszyć wychylenia tutaj steru wysokości na pewno. Właściwie to nawet nie jest pół gazu. Oje, tak prawie pół gazu. Ale radzi sobie. A wejdziemy trochę wyżej i zobaczymy, jak tutaj będzie nam szybował, bo ja nie do końca jestem przekonany, czy on ma wszystko dobrze ustawione z czym? Ze środkiem ciężkości, ale jest w miarę ok. Wyłączony silnik. Nie celujemy w samochód. A, już widzę, tak. Wykłon nie do końca mi się podobał i tak, jak najbardziej wychodzi na to, że słusznie. Dobra, spróbujemy co to, czy on coś z akrobacji nam pokaże, czy nie? Daje radę. No, lotki by trzeba było w dual rate ustawić. No pogoda tutaj nas dzisiaj nie rozpieszcza, w ogóle to deszcz pada. Lekko przydanie kropi. Poszedł. Jak zły. Ale jest ok. W ogóle zaczęło padać. Kurczę, niedobrze. Trzeba będzie lądować i chyba kończyć film, bo to... Bo to nie wróży nic dobrego. I na pewno trzeba sprawdzić ten ster wysokości, bo teraz wychodzi na to, że co, że za mocno? Coś tu jest nie tak z tym sterem. No, do sprawdzenia serwa to były takie totalne, bym powiedział, początki. Na ziemi wszystko wyglądało ok, a w powietrzu już nie do końca. No dobra, to spróbujemy jeszcze nim zawrócić. A ciekawostka jest, o której nie powiedziałem wcześniej. On ma wysuwane podwozie. No dobrze, i co? Spróbujemy też wylądować na drodze.
samolot z Archeo IU-2, duża prędkość. O, super. Powiem tak, no mając na uwadze ostatnie moje loty i lądowania samolotami z podwoziem, to to wyszło pięknie. Są rzeczy, które mnie niepokoją, ale to się dopracuje. Okej, adrenalinka trochę skoczyła, ale pozytywnie, to jak zawsze pozytywnie. Dobra, to na omówienie po locie. A samolot? Cały. Kurde, no fajna maszyna, no aż no szkoda. Też zaczął padać, miał padać godzinę temu, teraz już nie, no ale pada. Cieszę się, że start udał się i lądowanie, co jest najważniejsze, to wiecie, wszyscy ci, którzy latają, to wiecie, tak? Powiedziałem, że no szkoda, że on tak fajnie lata, bo przyznam, że nie tyle, że miałem nadzieję, że się rozbije, ale no miałem go zutylizować, bo sporo już mam tych modeli. On akurat ma nieodejmowane skrzydła, dużo miejsca zajmuje, a okazuje się, że całkiem fajnie lata. Prawdopodobnie trzeba będzie wymienić serwo steru wysokości. Tu coś z tym sterem wysokości jest nie tak. Ale ja to już wiedziałem od początku i przy pierwszym locie, tym dawno, dawno temu, to pamiętam, że też był z tym jakiś tam kłopot. IU-2 wykonany z EPP, przez cięcie, gorącą żyłką. Kurczę, gdybym miał spróbować nawet powiedzieć, w którym roku, to tak było gdzieś koło 2010-2011. Także samolot 12 lat ma. Za dużo nie polatał, za więcej wisiał na ścianie. Uruchomiony po tych latach, 12 latach. Lata. I to całkiem, jak się okazuje, fajnie. No cóż, wtedy to miałem mniejsze doświadczenie, mniej sprzętu, bo tu oczywiście był kłopot z wyważeniem, co zresztą nie ma co się dziwić, mając na uwadze, jak długi jest ogon. Dałem najcięższy, sensowny, możliwy silnik i no i udało się jakoś to wyważyć. No, tak jak zresztą widać, akumulator przesunięty jest na maksa do przodu, tam daleko poza przewidziany środek ciężkości, tutaj tylko odbiorniczek i trochę kabli. Zadowolony z lotu, niezadowolony z pogody. Dziękuję za oglądanie. Cześć!